W wszystkim podczas konferencji lewicy dziś przy hali Mirowskiej doszło do naprawdę niespodziewanego incydentu. A to ziemniaku mówisz. Mamy dalej jeden. Co pan mówi? No jak co pan mówi? No dowody są na to. Ja dzwonię na policję. Proszę, co? Ma do powiedzenia. Co pan ma do powiedzenia? Ode mnie? Co pan ma do powiedzenia? Jak pan nazwał posła? Trzymał mi do posła w wulgarny sposób pedale. Pan tak uważa? Powiedział pan pedale, zaraz na naszą pedale. Kamerę. Tak pan powiedział. Ale myślałem o pedale z roweru. Ale kiedy pan posła do posła? Dlaczego pan powiedział do posła z pedale i pedale? 100 tysięcy jakowców zamordowali, żaden nie siedzi. Dlaczego pan ale powiedział pan, do posła z pedale? Dlaczego pan mówi, że posło? Dlaczego pan mówi, że posło? Myśmy to nagrali. No i co z tego? No i co z tego? Właśnie pytamy. No wrzeźcie mnie do pudła, no. 80 lat mam, pana. I to nie znaczy, że może pan mówić do kogoś tak, chcę. Aha. Chcę, bo żeś na Polskę zniszczyli. Aha, no. Świetnie, jest pan zgłoszony. Dziękujemy. Na dobra, skurcie w dupę, kurwa, ty. Na policję, ty. No. Zapraszam na marsz niepodległości albo na stadion Legii. O. To kurwa, tak, to wam podejście. To drugie wam podejście jest. Panie ojciec, incydent widział pan, no tutaj obrażano posłów na Sejm, tym pana. Co jest powodem tego, że ludzie z pozoru uśmiechnięci na ulicy nagle w ten sposób wybuchają i używają inwektyw? Chodzi o telewizję publiczną, chodzi o tak zwaną szczujnię, o tuby propagandowe? Niestety przez rządzących i przez telewizję, którą opanowali, w Polsce mamy coraz więcej mowy nienawiści. Mamy takiego języka, który jest obsiany epitetami. Tutaj pod halą Mirowską te słowa, które są no niecenzuralne, ale też uwłaczające, bo bardzo niegrzeczne, ale też dość chamskie, pokazują, że ludzie nie mają żadnych granic. Ale nie dlatego, że oni nie mają tych granic. Uczy ich tego władza. Więc ja mam największe pretensje do Prawa i Sprawiedliwości, że taki standard wprowadziło, a ludzie z tego korzystają.